jestem Jakub, jestem fotografem. Pani teraz... Cześć, jestem Agnieszka, jestem księgową. Tak, ona jest księgową. Naszym dodatkowym takim hobby i naszym trzecim dzieckiem jest nasz blog Etki. Założyliśmy go 5 lat temu, albo 6 lat albo temu, 6, dokładnie. Jak nasz starszy syn miał 3 lata. Tak, o, to już 7 w takim razie. W takim razie 7 lat temu. Założyliśmy go po to, żeby uwieczniać na nim nasze chwile, nasze wspomnienia i też, żeby zdjęcia mogli oglądać nasi przyjaciele i rodzina, która jest rozsiana po całej Europie. Blog trochę ewoluował i skupiliśmy się na kulturze wrocławskiej. Razem z naszymi dzieciakami chodzimy po Wrocławiu, po galeriach sztuki, muzeach, uczestniczymy w warsztatach i w różnych projektach organizowanych przez instytucje kulturalne. Bardzo fajna rzecz, bardzo dużo osób do nas zwraca się z prośbą, żeby im pokazać, co można robić dzieciakami we Wrocławiu. Jak można z nimi właśnie spędzać czas w takim otoczeniu kulturalnym i my to im staramy się pokazać. Mam nadzieję, że im się to podoba, bo mamy feedback bardzo pozytywny. Zainwestowaliśmy w rowery, bo uważamy, że warto inwestować w rzeczy, które są sprawdzone, dobre i posłużą nam, wiele lat. Warto zainwestować w takie rowery, ponieważ są bezobsługowe, bezawaryjne. Bezawaryjne. Na razie jeździmy ponad rok czasu, no i nic, no nie trzeba przy nich nic zrobić kompletnie. Same tylko jeżdżą. Jeździć, same jeżdżą, same dokładnie. Jeżdżą. Rower miejski niby tylko do miasta, ale jednak już przetestowaliśmy parki, wały. Także można też nim objechać. I do lasu wjechaliśmy, tak. I było całkiem nieźle. Objechać nie tylko miasto, ale i poza miastem można się nim. Na piachy może się nie nadaje, ale cała reszta. Z piachy trzeba go przeprowadzić. Ale cała reszta wygrywa. Wrocław, Polska, ruszcie tyłki, wsiadajcie na rowery. Bądźcie szczęśliwi i jedźcie bezpiecznie.